Fotosynteza, jedna z najważniejszych reakcji biochemicznych, mających miejsce na planecie Ziemia. Źródło pokarmu i tlenu dla całego szeregu organizmów żywych, a więc źródło życia. My, ludzie i inne zwierzęta, nie potrafimy wykorzystywać energii płynącej bezpośrednio z promieni słońca. Ale rośliny. Potrafią przetworzyć tę energię, zmagazynować ją właśnie dzięki procesowi fotosyntezy. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest fotosynteza, i zastanowimy się wspólnie, w jakich fazach ona przebiega i jakie są tego skutki. Na samym początku chciałabym zaznaczyć, że proces fotosyntezy powinieneś kojarzyć głównie z roślinami, dlatego wkleiłam tutaj dla ciebie zdjęcie liścia. Ale fotosyntezę potrafią przeprowadzać również inne organizmy żywe, takie jak niektóre protisty, czy bakterie i sinice. Niemniej jednak, dzisiaj skupimy się przede wszystkim na roślinach, dlatego że to one są. Głównym przeprowadzaczem fotosyntezy na Ziemi i one właśnie produkują większość tlenu i substancji, dzięki których możemy żyć, czyli węglowodanów, głównie glukozy, o których dzisiaj będzie mowa. No dobrze, wiemy już, co przeprowadza fotosyntezę. Myślę, że przyszedł czas na to, żebyśmy mogli wspólnie przyjrzeć się temu, jak fotosynteza przebiega i czym ona właściwie jest. Otóż, tak jak wspomniałam wcześniej, w procesie fotosyntezy z powietrza wody i energii słonecznej wytwarzane są dwa niezwykle ważne składniki umożliwiające nam życie. Napiszmy to sobie wspólnie. Mamy dwutlenek węgla zawarty po prostu w powietrzu, w którym oddychamy. Mamy wodę, która jest, jak się mówi, źródłem życia na ziemi i mamy promieniowanie słoneczne. Ja narysuję to jako słońce, ale bardzo ważne jest, żebyś wiedział, że chodzi o fotony. Cząstki elementarne światła, które są tutaj źródłem energii. I z tych właśnie trzech składników, które są wszechobecne na naszej planecie, może z wyjątkiem wody, która niestety w niektórych miejscach jest zasobem bardzo znacząco ograniczonym, ale z tych trzech składników, wszystkich będących źródłem życia, powstają dwie bardzo ważne rzeczy, dwie bardzo ważne kategorie. Związków chemicznych, bez których organizmy żywe nie byłyby w stanie funkcjonować. Pierwsza z tych kategorii to cukier. Cukry, inaczej zwane węglowodanami węglowodany. Napiszemy sobie tę nazwę tutaj. My w szczególności będziemy rozmawiać o glukozie, ale ona nie jest jedynym cukrem, który wykorzystują organizmy żywe. Tak więc pamiętamy, że w pierwszej kolejności cukier jest niezbędny do życia, dlatego że jest on swego rodzaju paliwem, na które działają organizmy żywe. Będziemy się temu bliżej przyglądać w kolejnych filmach. Teraz chcę Tobie zasygnalizować, że cukier jest tutaj pierwszą pozycją i że jest on wykorzystywany jako coś, czy magazynowana jest energia, która później w różnorodnych przemianach biochemicznych jest wykorzystywana? Drugi niezwykle ważny składnik to tlen. Zapiszemy go sobie tutaj jako O2. Co ciekawe, tlen sam w sobie może być bardzo poważnie szkodliwą substancją. Słyszałeś może o wolnych rodnikach, które powstają w procesach przemian tlenu ale niemniej jednak jest on niezbędny do życia wszystkim organizmom, które tlenem oddychają. Jest on niezbędny do tego, żebyśmy mogli poprzez wchłanianie tlenu do naszej krwi przez nasze płuca mogli potem przeprowadzać procesy oddychania komórkowego, bez których nie bylibyśmy w stanie wykorzystać energii zgromadzonej w cukrach, o których wspomniałam przed chwilą. Tak więc drugi, niezwykle ważny składnik, który jest wynikiem procesu jakim jest fotosynteza, to tlen. Tak więc cukry i tlen powstają z trzech powszechnie występujących na ziemi substancji chemicznych, jakimi są dwutlenek węgla, woda i fotony. Czyli po prostu mówiąc w uproszczeniu cząsteczki niosące energię świetlną. Ok, teraz wiemy już, jakie substancje są konieczne do tego, żeby powstawały węglowodany i tlen. wiemy także, że wszystko to odbywa się przy udziale, Energii słonecznej, co jest w ogóle niesamowite, że słońce, na którym przemiany zachodzą miliony, miliony kilometrów stąd, może emitować tyle energii, że jest ona wykorzystywana przez rośliny i inne organizmy na Ziemi, po to, żeby mogły sobie z niej wytworzyć swój własny i dla innych organizmów pokarm. Ale znając już przebieg tej reakcji, wiedząc, co jest w niej najbardziej istotne, spróbujmy przyjrzeć się jej po raz drugi trochę od początku. Fotosynteza przebiega w dwóch fazach: w fazie jasnej i w fazie ciemnej. Najważniejsze jest, żebyś rozumiał dwie rzeczy, o których powiem Ci na samym początku, bo potem zapomnimy a to jest bardzo istotne. Faza jasna sugeruje, że to jest faza, która ma miejsce tylko wtedy, kiedy jest jasno. I to jest prawda. Narysujemy sobie tutaj Słońce. Przemiany biochemiczne fazy jasnej fotosyntezy mogą zachodzić tylko i wyłącznie w obecności promieniowania słonecznego. Natomiast faza ciemna, trochę chyba dla zmyłki, może zachodzić zarówno wtedy, kiedy świeci słońce, jak i wtedy, kiedy jest noc i słońca nie ma. Narysujemy sobie to symbolicznie jako księżyc. Tak więc te fazy bardziej adekwatnie powinny być nazywane fazą jasną, czyli fazą zależną. Od promieniowania słonecznego, czy zależną od światła, i fazą ciemną, która od światła jest niezależna, ale może zachodzić wtedy, kiedy to światło jest obecne. W ogóle, kiedy rozmawiamy o fotosyntezie, to ważne jest, żebyśmy rozumieli, że ten podział na fazy to nie jest coś, co się dzieje w taki sposób, że najpierw następuje jedna, a potem druga, jedna i potem druga, jedna i potem druga, naprzemiennie w roślinie. Te fazy, a właściwie w komórkach. Danego organizmu roślinnego. To się dzieje cały czas, naprzemiennie. Ważne jest to, że te fazy są ze sobą bardzo blisko powiązane, ale żeby lepiej zrozumieć, że fotosynteza jako taka nie jest takim procesem, z którego nagle powstaje z wody dwutlenku węgla i światła cukier i tlen, to musimy go po prostu rozbić na jakieś krótsze, bardziej konkretne etapy, dlatego, że tak jak wcześniej wspomniałam, to się tak naprawdę dzieje etapami, tylko istotne jest, żebyś pamiętał, że w roślinie nie dzieje się to naprzemiennie. Ale tak naprawdę i faza jasna, i faza ciemna zachodzą zawsze wtedy, kiedy jest to możliwe i kiedy roślina ma odpowiednio dużo składników do tego, żeby je przeprowadzać, przy zaznaczeniu, że faza jasna wymaga promieniowania słonecznego. No dobrze, wiemy już, że występują faza jasna fotosyntezy i faza ciemna fotosyntezy albo faza zależna od światła i faza niezależna od światła, to jest bardziej precyzyjne. Przyjrzyjmy się teraz temu, co się dzieje w tak zwanej fazie jasnej fotosyntezy. W tej właśnie fazie z wody przy udziale promieniowania słonecznego, narysujemy sobie tutaj o, symbolicznie wodę i podpiszemy H2O. Z wody przy udziale promieniowania słonecznego, o damy tutaj strzałkę, powstają dwie substancje, a właściwie dwie kategorie substancji. Po pierwsze tlen, o którym wcześniej już była mowa, i wykorzystywane w dalszych przemianach należących do fazy ciemnej, czy niezależnej od promieniowania słonecznego. ATP i NADPH. O ATP mówiliśmy już w dwóch filmach, więc doskonale je znasz, a jeżeli nie, to odsyłam Cię właśnie do obejrzenia poprzednich nagrań na ten temat. Natomiast NADPH o obydwu z nich będziemy mówili jeszcze w sposób bardziej szczegółowy wtedy, kiedy będziemy rozmawiali o fazie ciemnej. Będzie temu oddzielny poświęcony film. Ale to, co jest istotne, żebyś teraz wiedział o NADPH to jest to, że ono potrafi oddawać wodór, który tutaj, o, zaznaczam dla ciebie w tej chwili tym żółtym kółkiem. Co ważniejsze, on razem z tym wodorem potrafi oddawać elektron, który jest z tym wodorem związany, i powiedzielibyśmy, że w kategoriach chemicznych występuje on tutaj jako reduktor, czyli taki związek chemiczny, który będzie oddawał elektrony, będzie dawcą, donorem elektronów, i coś, co będzie przyjmowało te elektrony, ulegnie. Tak redukcji. Odsyłam Cię do filmów dotyczących reakcji Redox w dziale chemia, jeżeli nie wiesz, o czym teraz mówię. Niemniej jednak będziemy przez te wszystkie szczegółowe reakcje przechodzić, kiedy będziemy mówili w bardziej detaliczny sposób o tym, co się dzieje w y, przemianach fazy jasnej i fazy ciemnej również. Na tę chwilę pamiętaj tylko, że NADPH występuje tutaj jako reduktor i to jest. Najważniejsze. No dobra, mamy już teraz substancje, które zostały wytworzone w przemianach fazy jasnej. Zastanówmy się teraz, co się dzieje w fazie ciemnej. Wiemy już, że ona jest niezależna od promieniowania słonecznego. Po pierwsze, chciałabym wspomnieć o tym, że oprócz zaznaczymy to może od razu w jakiś sposób oprócz tego, że te produkty fazy jasnej będą wykorzystywane w fazie ciemnej zaznaczymy to sobie o. Bardzo jednoznacznie, to także energia, która pochodzi z rozpadu NADPH, z tego, że NADPH przechodzi w stan niższej energii w momencie, kiedy oddzielany jest od niego wcześniej wspomniany wodór z elektronem swoim, ta energia, która w ten sposób powstaje, będzie również wykorzystywana w przemianach następnej fazy, więc może w ogóle napiszemy sobie tutaj plus energia. Energia. O, oprócz tego, co mamy tutaj. No dobrze, w porządku. Przyjrzyjmy się teraz temu, co powstaje w fazie ciemnej. Tutaj do gry wchodzi bardzo ważny składnik, którego jeszcze tutaj nie mieliśmy jako składnika na wejściu. Zaznaczmy może w ogóle te zewnętrzne źródła związków chemicznych takim ptaszkiem. I tutaj też będzie takie źródło, i to będzie dwutlenek węgla. To, co zostało wytworzone w fazie jasnej, czyli ATP i NDPH, trochę energii, która została wydzielona przez rozpad NDPH oraz dwutlenek węgla doprowadzają do powstania węglowodanów. Napiszmy sobie tutaj dla uproszczenia po prostu glukoza. Czyli w fazie ciemnej wykorzystywany jest dwutlenek węgla z powietrza i wszystkie składniki, o których wcześniej była mowa, pochodzące z fazy jasnej, po to. Żeby wytworzyć produkt finalny, wykorzystywany przez roślinę, jakim jest cukier, najczęściej będzie to glukoza, ale mogą być to też inne, bardziej złożone węglowodany. I tak wygląda właśnie zarys fotosyntezy. Oprócz tego, że umiemy już rozróżniać fazę jasną i fazę ciemną, wiemy, co się w nich dzieje, wiemy, jakie są efekty przemian chemicznych w nich zachodzących, chciałabym, żebyśmy wspólnie jeszcze raz napisali sobie równanie. Fotosyntezy, bo ono będzie Ci na pewno bardzo potrzebne w szkole, dlatego musi to być przez nas perfekcyjnie opracowane. No więc wiemy już, że mamy dwutlenek węgla, ileś jego cząsteczek, na razie nieważne ile, opiszemy sobie to N. Za N możemy podstawić dowolną liczbę naturalną. Ileś cząsteczek wody, czyli H2O, energię świetlną, o. Zapiszemy sobie w postaci słońca czy fotonów, fotony, i z tego powstaje nam po drugiej stronie coś. I teraz zapiszemy sobie, że to coś to są węglowodany, węglowodany, i teraz opiszemy je w taki sposób, żebyśmy pamiętali, że to nie jest tylko glukoza. Zapiszemy sobie, że jeżeli chodzi o węglowodany, to będziemy mieli zawsze do czynienia z grupą CH2O, i tych grup może być ileś. Dlatego zapiszemy sobie to podobnie jak po drugiej stronie równania, jako N. W przypadku glukozy, może w ogóle napiszemy wzór dla glukozy, żeby od razu nam się wbijał w pamięć. Glukoza ma następujący wzór chemiczny. Tak. O! C6H12O6. To jest glukoza. I jak widzisz, gdybyśmy wstawili tutaj po prostu 6 zamiast N, to mielibyśmy właśnie glukozę. Podpiszemy, że to jest glukoza, żeby nie było wątpliwości. Ale może to być równie dobrze jakiś inny, inny związek, który jest węglowodanem, bardziej złożony od glukozy. No i oprócz tego mamy ileś N cząsteczek tlenu. Tak więc to jest równanie, które chciałabym. Abyś zapamiętał, bo będziemy się nim posługiwać w dalszych filmach dotyczących fotosyntezy, ale przypuszczam, że to jest coś, co przede wszystkim będzie ci potrzebne na lekcjach biologii, jeżeli będziesz miał klasówkę z fotosyntezy. Tak więc chciałam, żebyśmy napisali to sobie jeszcze raz. Powtórzmy. W procesie fotosyntezy z dwutlenku węgla wody przy udziale energii pochodzącej z fotonów powstają węglowodany, najczęściej będzie to glukoza, oraz tlen. Do usłyszenia następnym razem.